W szóstej kolejce PKO BP Ekstraklasy Widzew Łódź podejmuje Śląsk Wrocław. Drużyna trenera Jacka Magiery, opromieniona ubiegłotygodniowym zwycięstwem nad Lechem Poznań, odbiła się od ligowego dna i świetnie zaczyna też mecz w Łodzi. Znakomita piłka od Aleksa Petkowa do Matiasa Nauela, a ten daje gościom prowadzenie. Już w 12 minucie uciszone trybuny w Łodzi. Matias Nauel radzi sobie z Serafinem Szotą i posyła piłkę obok bezradnego Henryka Rawasa. No, kibice w Łodzi niezadowoleni, a to już Erik Exposito, który Lechowi strzelił 2 gole i szuka 5. trafienia w tym sezonie. Dobre uderzenie z dystansu, ale tym razem Rawas jest na posterunku. W pierwszej połowie Śląsk ma przewagę, Śląsk stwarza sobie sytuacje podbramkowe. To kolejna znakomita piłka, tym razem do Mateusza Żukowskiego, ten jednak nad poprzeczką. Ma czego żałować, bo to była doskonała okazja do tego, aby Śląsk podwyższył prowadzenie. Widzę, w pierwszej połowie nie oddał żadnego celnego strzału. Po przerwie niewiele się zmienia. Widzew nie jest w stanie w żaden sposób zagrozić bramce Rafała Leszczyńskiego. No a Erik Exposito szuka swojego gola. Teraz wykorzystuje błąd Fabian Juniesza, ale Rawas ratuje sytuację. Coraz bliżej drugiego gola. Przewaga przyjezdnych nie podlega żadnej dyskusji. Rzut wolny. Matias Nauel wrzuca piłkę w pole karne. Jest tutaj Aleksander Paluszek. 2-0 dla Śląska Wrocław. Wymarzony powrót Paluszka do klubu, którego jest wychowankiem. Jego drugi mecz w barwach Śląska po transferze z Górnika Zabrze. No i gol na 2-0. Jeszcze Erik Exposito był bliski zdobycia bramki, ale świetna interwencja Ernesta Terpiłowskiego. No ale widzę, w tym meczu tylko i wyłącznie się bronił. Dopiero w przedostatniej minucie meczu blisko zdobycia bramki kontaktowej był Fabio Nunes, ale z najbliższej odległości trafił w słupek. Całkowicie zasłużenie Śląsk Wrocław wywozi z Łodzi 3 punkty. Widzew Łódź, Śląsk Wrocław 0-2. Po tym meczu Śląsk awansuje na 8. pozycję. Widzew spada na 10. miejsce. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.